W poprzednim filmie zajmowaliśmy się funkcją arcus sinus. No więc teraz przyszła kolej na funkcję arcus cosinus. Powiedzmy, że mamy arcus cosinus od x. No i wartość tego, tej funkcji arcus cosinus jest równa jakiemuś kątowi theta. No tak jak arcus sinus był funkcją odwrotną do funkcji sinus, tak arcus cosinus jest zdefiniowany jako funkcja odwrotna do funkcji cosinus. Ale co to znaczy funkcja odwrotna? No funkcja odwrotna to znaczy ja sobie to od razu tłumaczę w głowie na takie równanie. Co to znaczy, że arkus cosinus od jakiejś liczby x jest równe kątowi teta? No to znaczy dokładnie tyle samo, co że cosinus tego kąta teta jest równy tej wartości x. Czyli ta funkcja arkus cosinus x, ona odpowiada, jaki to jest kąt teta, dla którego cosinus jest równy x. W tym sensie jest to funkcja odwrotna, no bo pozwala obliczyć wartość kąta, jeżeli mamy zadaną wartość kosinusa. Czyli x to jest wartość kosinusa. A arkus cosinus odpowiada nam na pytanie, jaki był ten kąt, którego cosinus wynosił x. No żeby to lepiej sobie wyobrazić, to zróbmy przykład. Powiedzmy, że chcemy obliczyć, ile to jest arkus cosinus od minus jednej drugiej. No to narysujemy sobie jak zwykle okrąg jednostkowy. Powiedzmy, jest w miarę okrągły. No i wiemy, że cosinus naszego kąta θ ma być równy minus 1 druga. Czyli tutaj będzie minus 1 druga. Czyli końcowe ramię kąta musi przeciąć okrąg jednostkowy w takim punkcie, którego współrzędna x, no bo cosinus to jest współrzędna x, będzie równa minus 1 druga. Czyli ten kąt będzie wyglądał jakoś tak. Tu będzie jego ramię końcowe Tutaj, jak zwykle, jest jego ramię początkowe, czyli tutaj mamy ten nasz kąt teta. No dobrze, teraz ja narysuję w powiększeniu ten trójkącik, który tutaj mam. O, ten tutaj. Trójkąt narysuję w powiększeniu. Z tym kątem. Czyli tutaj narysuję sobie jeszcze raz ten sam trójkąt. To jest trójkąt prostokątny. No i tutaj mam kąt, który nazwę na przykład nie wiem, alfa no i to jest taki kąt, że alfa plus teta to dają w sumie dają w sumie pi kąt pi, tak one się uzupełniają do połowy kąta pełnego, Natomiast jeżeli znajdę alfa, no to sobie później od pi odejmę alfa i obliczę teta. No dobrze, no i teraz co ja wiem o tym moim trójkącie, No okrąg jest jednostkowy, czyli. Tutaj mamy przeciwprostokątną o długości 1, no bo to jest promień okręgu. Tutaj wiem, że długość tej przyprostokątnej jest równa 1 druga. No bo tutaj współrzędna jest minus 1 druga, czyli długość tego odcinka tutaj jest po prostu 1 druga. No to jaka jest długość tej drugiej przyprostokątnej? No jaka to jest długość? Mogę z tego rasa to obliczyć, no bo wiem, że a kwadrat dodać 1 druga, do kwadratu to jest 1 do kwadratu, czyli A kwadrat dodać 1 czwarta to jest 1, czyli A kwadrat musi być równe 1 odjąć 1 czwarta, czyli A kwadrat jest równe 3 czwarte, czyli A jest równe pierwiastek z 3 przez 2, czyli tutaj to jest równe pierwiastek z 3 przez 2, no i widzimy, że to jest znowu taki trójkąt typu. 30, 60, 90 stopni, czyli ten kąt alfa, który jest naprzeciwko tej dłuższej przyprostokątnej, ma miarę 60 stopni, czyli w radianach to jest pi trzecich. A zatem nasz kąt teta na tym rysunku, ma miarę pi odjąć pi trzecich, czyli to jest 2 trzecie pi. No to obliczyliśmy, że arkus cosinus od minus jednej drugiej to jest równe 2 trzecie pi. Obliczyliśmy. Na co tutaj jeszcze należy zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę na to, że nie jest to jedyny kąt, dla którego. Kosinus przyjmuje wartość minus jedna druga. No moglibyśmy wziąć na przykład taki kąt, który tutaj się przecina, taki tutaj na zielono zaznaczony. No to jest inny kąt niż kąt teta, a kosinus tego kąta również jest równy minus jedna druga. No tak samo moglibyśmy tutaj objechać okrąg jednostkowy dookoła i dojechać jeszcze raz do tego samego ramienia. Tak, ten kąt na czerwono wtedy by był równy 2pi dodać 2 trzecie pi i kosinus tego kąta również by był równy minus 1 druga. No więc widzimy, że taki sposób określenia funkcji arkus cosinus, że to jest kąt, dla którego cosinus jest równy zadanej wartości, to nie jest wystarczająco dokładna definicja. Dlatego, że nie może być tak, że arkus cosinus od jakiejś wartości x przyjmuje jakąś wartość, na przykład 2 trzecie pi, ale też przyjmuje wartość 2 trzecie pi plus 2 pi i jeszcze jakieś inne wartości. Tak naprawdę mogłoby być nieskończenie wiele, no bo cosinus jest funkcją kresową. Czyli czegoś takiego nie możemy mieć, jeżeli mamy zdefiniować funkcję, jeżeli arkus cosinus ma być funkcją. Dlatego, że funkcja to jest takie przyporządkowanie, które. Przypisuje każdemu argumentowi dokładnie jedną wartość. Nie może przypisywać temu samemu argumentowi różnych wartości, bo to nie spełnia podstawowej definicji funkcji wtedy taki obiekt. No więc, żeby to ujednoznacznić, żeby mieć do czynienia z dobrze określoną funkcją, no to ograniczamy dziedzinę cosinusa. Po prostu cosinus na całej swojej dziedzinie nie jest funkcją różnowartościową, więc ograniczamy dziedzinę cosinusa. W taki sposób, żeby na tej ograniczonej dziedzinie był funkcją różnowartościową. No i po prostu w przypadku cosinusa określamy sobie cosinus teta tylko dla kątów teta z przedziału od 0 do pi. I wtedy oznacza to, że na naszym okręgu jednostkowym ograniczamy się tylko do. Pierwszej i drugiej ćwiartki. Czyli bierzemy tylko tę część okręgu jednostkowego. No i widzimy, że cosinus, który jest współrzędną x kąta teta, przyjmuje wtedy wartości. Tutaj na, całej, na całym tym odcinku to są, tu będą wartości cosinusa, czyli cosinus przyjmuje wartości z przedziału od minus 1 do 1. No, jeżeli ograniczymy się tylko do tego przedziału, no to funkcja cosinus będzie przekształcać ten przedział od 0 do pi na przedział od minus jedynki do 1 w sposób różnowartościowy. No, jeżeli ograniczymy cosinus tylko do tego przedziału, no to na tym przedziale będzie on funkcją różnowartościową, no i można określić funkcję odwrotną do funkcji cosinus, która którą będzie funkcja Arcus cosinus, która działa dokładnie w przeciwną stronę, czyli arcus cosinus przekształca przedział od minus 1 do 1 na przedział kątów od 0 do pi. No i w ten sposób wprowadzamy tutaj jednoznaczne określenie tej funkcji, czyli mówimy, że arcus cosinus od jakiejś wartości z przedziału od minus 1 do 1 to jest Kąt, dla którego cosinus jest równy tej zadanej wartości, ale to jest kąt z przedziału od 0 do pi. No i takie określenie pozwala już jednoznacznie wyznaczyć wartość funkcji arcus cosinus. No i funkcja arkus cosinus i cosinus to jest para funkcji wzajemnie do siebie odwrotnych, co można na zobaczyć na przykład w ten sposób, że możemy sobie zadać pytanie, ile to jest cosinus od arcus cosinusa od x. Ile to będzie? No zastanówmy się. No wiemy, że arkus cosinus od x, arkus cosinus od x jest równe teta, to to oznacza, że cosinus teta jest równe x. To jest dokładnie to samo. Czyli mogę napisać, że to się równa. To, co tutaj mamy u góry, że to się równa cosinus. No a co to jest arkus cosinus od x? No to jest teta. To jest teta. No dobrze, a co to jest kosinus teta? kosinus no teta to jest x. Czyli dostaliśmy takie równanie, że cosinus od arkus cosinusa od x, to się równa po prostu x. Czyli te funkcje, jak gdyby się znoszą. Cosinus od arkus kosinusa od x to jest powrotem x, czyli to jest taka funkcja, która nic nie robi, zwraca ten sam argument. Czyli funkcja dostając x na wejściu, zwraca x na wyjściu. No dobrze, można się zapytać w takim razie, co to jest arkus cosinus od cosinusa theta. Ile to będzie. No, No, i tutaj pytanie jest, że to zależy. Że to zależy od tego, jaki był ten kąt θ. Co mam na myśli? No zauważmy, że jeżeli ten kąt, jeżeli weźmiemy jakiś przykład, powiedzmy, że weźmiemy sobie arcus cosinus od kosinusa od 2 trzecich pi, czyli to, co było w naszym przykładzie wcześniej. No to cosinus 2 trzecich pi to było. Minus 1, druga, tak było w naszym przykładzie. No i obliczyliśmy, że arkus cosinus od minus 1, 2 to jest 2 trzecie pi. Czyli w tym wypadku rzeczywiście tutaj dostaliśmy z powrotem ten sam argument. Ale weźmy inny przykład. Weźmy sobie na przykład arkus cosinus od cosinusa powiedzmy od 3 pi no to co dostaniemy? Kosinus od 3pi, no to jak narysujemy sobie okrąg jednostkowy, no to co to jest 3pi? To znaczy, że objedziemy raz dookoła i potem jeszcze o pi się przesuniemy, tak? Czyli będziemy tutaj. Może innym kolorem to narysuję. Czyli będziemy mieli taki kąt. Przy czym objechaliśmy tutaj raz dookoła i potem jeszcze o pi. No to kosinus tego kąta to jest równa x tego punktu, jest równa minus 1. Czyli to będzie arkus cosinus od minus 1, bo cosinus 3pi to jest minus 1. No dobrze, a arkus cosinus od minus 1 no to jest kąt z przedziału, przypominam, 0pi, taki, dla którego cosinus jest równy minus 1. No to co to jest za kąt? No to jest kąt pi. Czyli to jest po prostu pi. A zatem widzimy, że w tym wypadku nie wychodzi nam do, ten sam kąt, który tutaj był. Tylko wychodzi nam taki kąt, dla którego wartość kosinusa jest taka sama, jak dla tego, który był tutaj, ale dostajemy zawsze kąt z przedziału od 0 do pi. Więc jeżeli weźmiemy jakiś kąt spoza tego przedziału, no to wtedy arkus kosinus od kosinusa tego kąta da nam jakiś inny kąt z przedziałów już od 0 do pi, dla którego cosinus przyjmuje taką samą wartość.